Dzień dobry, witam Was w tą piękną, jeszcze niezbyt słoneczną niedzielę. Uwaga, tsunami tutaj. No i dzisiaj postanowiliśmy pójść na plażę, przespacerować się takimi kładkami i dojść do plaży Trzech Braci. Podobno jednej z ładniejszych plaż tutaj, z takimi kamieniami na plaży wystającymi z wody. Także idziemy zobaczyć, a na razie spacerek po kładkach. Jest taka lekka, orzeźwiająca mrzawka, nie ma pełnego słońca, więc będzie łatwiej chodzić. A dodatkowo jest mało ludzi, więc to też jest plusik dodatni. Zobaczcie, basen przy brzegu oceanu, lasek piniowy, skrzeczące ptaki. My idziemy o tam. Tu się kończy taka piaszczysta plaża i zaczynają się właśnie te skałki. I tam idziemy około pewnie jakieś 700 metrów. No i jak widzicie, po tych kładkach biega kupa osób, robią sobie poranny jogging. No tak, przy okazji to sprawdzaliśmy tutaj, jak to wygląda w zimie, bo wiemy, że na Maderze to jest tam powiedzmy około 18-20 stopni w środku zimy, więc jest przyjemnie. W nocy też cieplutko, też tam jest właśnie tak powiedzmy z 16-17 stopni. Ale tutaj wcale nie jest gorzej, bo też zimowe temperatury to jest około 18 stopni, 19, w nocy około 9, więc do przeżycia. Jest to zdecydowanie miejscówka, gdzie można uciec od zimowej depresji. No i kolejna miejscówka, gdzie jest tutaj basen, a tutaj ocean. O, coś tu mega zajebiście pachnie, pewnie tutaj z tej tawerny. No i schodzimy na plażę, zobaczcie, już jesteśmy blisko tych skałek. Także idziemy. No te chmurki to wyglądają epicko do zdjęć. Ja myślałem, że tutaj jest ta plaża Trzech Braci, bo są trzy skały. Ale w sumie tych skał to trochę więcej jest. Pewnie z 6 bym naliczył. Zobaczcie, ile tutaj jest śladów mew, ptaków. Wygląda, że można wejść tam między skały, więc idziemy zobaczyć, co tam jest. Może być też epicko. Zobaczcie to, jaki czad. Wow, co za widok. Malutkie miejsce do kąpieli. Tak, idziemy dalej zobaczyć. Jeszcze tam można zobaczyć, co się dzieje. Taka kameralna ta plaża. I kolejne tutaj ostrzeżenia. Danger. Idziesz? No i mamy jeszcze bardziej kameralną plażę. Z jakim zajebistym widokiem. I chyba pójdziemy jeszcze dalej, bo widzę, tam jest jakiś tunel w skałach. Ja pierdzielę, masakra. Co za widok. Powiem Wam, że trochę tych krajów odwiedziłem. No i żaden nie robi na mnie takiego wrażenia jak Portugalia.
I Madeira jest ekstra, i tutaj, kurczę, na południu Portugalii. Wow, po prostu przepięknie. Podoba? Brakło mi słów. A nie chciałaś wchodzić tutaj przez te dziury. A ja chciałem właśnie pójść w tamtą, w tą dziurę, która tam jest, bo jeszcze tam może fajnie wyglądać. Ja pierniczę, jak te skały wyglądają. Dla mnie tutaj te plaże milion razy lepsze niż Benagil, które widzieliśmy wczoraj z motorówki. No, na maksa są. Tutaj przed chwilą robiliśmy sobie zdjęcia. Tu po ścianach łażą jakieś robale. Myślałem, że to kraby, ale generalnie to są jakieś robale. Idziemy sprawdzić kolejny tunel. Widzicie, Dominika już go przebyła. Co, jeszcze lepiej? Dalej się nie da? No nie wiesz, co tam za zakrętem jeszcze jest, o tam. Epicko, ja pierdolę. Wow. Ja pierdzielę, epicko jest. To prawdopodobnie jest najlepsze miejsce tutaj na wybrzeżu, bo są z jednej strony te epickie skałki, wszystko ekstra wygląda, z drugiej strony są jeszcze piaszczyste plaże, na których można powylegiwać się, odpocząć trochę. Mega. Idziemy. Na plażing jakiś lekki. Obczajcie, jakieś łódki tutaj płyną. Może do Benagil, tak jak my wczoraj, pozwiedzać. Cudo. Alvor w Portugalii. To jest to miejsce. A co ty tutaj tak kucasz? Co? Wysyłasz zdjęcia. Mikrofon epicko to wygląda. Ale dobrze, zbiera dźwięk. Dobra. Trzeba iść w bardziej cywilizowane miejsca, które są nie tak daleko stąd. Ale jeszcze jedno. Małe ujęcie z tej strony. O, tutaj już plażują. No mam nadzieję, że porobiłaś trochę fotek, bo ja tylko, wiesz, nagrywam. Bez... Pokaż, co tu masz? Czyli damy radę. To, na co trzeba uważać w Portugalii, właśnie Domi wczoraj przeczytała, to na jedzenie, bo jest one tutaj dosyć ciężkie. No i Portugalczycy chętnie korzystają z różnych ziółek na ból brzucha.
No i to jest miejscówka, gdzie się chyba rozłożymy. Idealna pogoda, bo nas nie spali aż tak bardzo, bo jak widzieliście, mój nos już jest czerwonawy. Wyglądam trochę jak Menel, ale to od słońca tak naprawdę. No i dobra, robimy chill. A z wami do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa! Widziałem, że tutaj pływają jakieś rybki i tutaj na tej plaży Trzech Braci jest trochę płycej, także robimy drugie podejście do nagrania pod wodą.